Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym wspólnie razem będziemy wysiewać buraki liściowe oraz buraki ćwikłowe. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć jestem Basia, na moim kanale dowiedzieliśmy się jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym, gotowaniem oraz z DIY. Jak widzicie ja mam kilka różnych odmian, a to ze względu na to, że u mnie... Różnie te buraki rosły. Czasami były ładniejsze te podłużne, czasami te okrągłe. I mam jedną odmianę jak widzicie buraków liściowych. Swoje buraki będę wysiewała w skrzyniach, takich podwyższonych, jak to ja zazwyczaj w ogrodzie uprawiam warzywa. Piszcie czy wy macie już wysiane, czy jeszcze nie. Tutaj z boku jest rozsada pora, która była sama się stworzyła. No i się właśnie zastanawiam, gdzie dokładnie te buraki wysiać. Tam mam już wszystko przygotowane. Zasadzone, więc miejsca nie ma. Też muszę mieć trochę miejsca przygotowanego i wolnego w ogóle na rośliny kapustne, na przykład też i papryki, i pomidory i tak dalej. Więc no, u mnie z tym miejscem w tym roku dość marnie. Jak widzicie, ja jeszcze gdzie gdzieniegdzie marchewkę mam, pietruszka ładnie rośnie. Są to rośliny z poprzedniego sezonu. Tutaj jest cała grządka pietruszki, więc ja tego ruszać na razie nie będę. Są też sałaty, jak widzicie, które są samosiejkami. Pozostawiam to wszystko. Tu są miliony dziur, więc tu nie będę chyba... Nie, w tej skrzyni tu nie będę korzeniowych roślin sadziła, raczej coś innego. Coś, czego szkodniki prawdopodobnie nie zjedzą. Mam przygotowaną tutaj jedną grządkę, w której dosypałam troszkę ziemi nowej. Wszystko jest ogólnie w miarę wyplewione, wyrównane. I będziemy siać. I tak, mam plan taki, że buraki, które są burakami liściowymi, one rosną dość duże, potrzebują dużo powierzchni nadzie naziemnej, nadziemnej, ponieważ one z nazwy, tak jak wskazują, rosną w liście na botwinę i tak dalej. Więc będę je sadziła jako pierwsze w moich skrzyniach i pierwsze i ostatnie, tak żeby. Zobaczymy, ile tych nasion mi wyjdzie, żeby miały na spokojnie sobie miejsce. Ewentualnie będą wychodzić poza ramę skrzyni, więc mi to nie będzie przeszkadzać. Ewentualnie troszkę się zwęży ścieżka, ale to nic, nie szkodzi. Raczej będę starała się wysiewać, no tak wiecie, nie za gęsto, ale tak, ja tak, u mnie to... Z... U mnie to jest nie za gęsto, ale wiadomo, pasowałoby trochę rzadziej. Nasiona zarówno buraków ćwikłowych, jak i buraków liściowych są dość duże, takie same, w zasadzie nie do Wysiewam je w rowkach na głębokość około centymetra, dwóch. Wiecie, w zależności jak mi się też tam usypie. Wsadzę w skrzyni, w której w poprzednim roku niestety też były rośliny korzeniowe, ale jest dosypana nowa ziemia. Co prawda nie dużo, ale jednak nie, na pewno nie było tutaj buraki, co jest akurat plusem. Była tutaj marchewka, więc pasowałoby troszkę w innej skrzyni, żeby było, wiadomo, mniejsze ryzyko szkodników i tak dalej. No ale niestety nie mam miejsca. Wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że dadzą sobie radę. Jak widzicie teraz, buraki korzeniowe, te buraki ćwikłowe, więc widzicie. Niewielki jest odstęp pomiędzy jednym rzędem a drugim, myślę, że około 25 cm. Pomiędzy poszczególnymi ziarenkami powinno być około 3 do 5 cm, ale ja wysiewam gęsto, bo pon ponieważ w tamtym roku były dość kiepskie wschody za pierwszym razem i dosiewałam, na pewno dosiewałam, tak samo jak i marchewkę, pietruszkę i pasternak. I w tym roku powtórnie, no po prostu deja vu mam. Jeszcze wam pokażę w jakimś innym odcinku, bo daję jeszcze szansę tym innym pozostałym roślinom korzeniowym. Bo było ostatnio bardzo chłodno, jeszcze nadal trochę jest. Są zimne noce, więc zobaczymy, jak to wszystko wzejdzie. No ale mam już połowę kwietnia praktycznie za sobą, więc pasuje. Pasuje wysiewać te buraki. Jak widzicie, ja przysypuję je ziemią, delikatnie ugniatam, zostawiam takie lekkie rowki, żeby mniej więcej wiedzieć, w którym miejscu powinny one wzejść. Będziemy się martwić jak nie wzejdą, wiadomo. Buraki powinny wschodzić 2 do 3 tygodni. Myślę, że szybciej niż pietruszka, marchewka i pasternak, ale jednak i tak nie za szybko, zwłaszcza, że pogoda nie dopisuje ostatnimi czasami. Piszcie, co tam u Was ciekawego słuchać w ogrodzie, jakie już... Czy już macie wszystko wysiane? Czy jeszcze coś planujecie wysiewać? Czy jednak czekacie na maj na spokojnie i nie śpieszycie się z wysiewami? Bo jeżeli na przykład teraz nie macie miejsca przygotowanego, nie macie czasu, czy na przykład pogoda nie sprzyja, to nic na siłę można na spokojnie zarówno buraki, marchewkę, pietruszkę i pasternak wysiać. Nawet w maju będą one trochę później, jeżeli chodzi o zbiory, ale wschody powinny być ładne. Jeżeli nie widzieliście odcinków właśnie z wysiewania roślin korzeniowych i innych, no to zachęcam do ich obejrzenia, bo tam również opowiadam o uprawie. Takie ciekawostki, pokazuję ciekawą metodę wysiewania pietruszki, która chyba nic nie dała, ale jeżeli wy macie inne doświadczenia z siewem pietruszki, no to piszcie. Bo ja w tamtym roku pamiętam, że wysiewałam już w maju rzutowo. Tak po prostu nasionka do tej skrzynki, którą widzieliście na początku filmiku I wtedy wzeszła, wtedy wzeszła ta pietruszka, też jej długo zeszło Kilka tygodni, myślę, że z 2-2,5 dwa, dwa nawet Ale wzeszła i wzeszła tak rzutowo wysiana Nie w konkretnych rządkach, rzędach No po prostu tak rzucone nasiona i one dopiero wzeszły Więc jeżeli teraz te nasiona nie wzejdą, które wysiewałam To powtórzę to moje wysiewanie wysiałam kilka różnych odmian, dwie albo trzy pietruszki, więc no może to być, zmniejszyłam ryzyko winy nasion, o, powiem tak. No ale zobaczymy jak to wyjdzie, najlepiej byłoby mieć swoje nasiona, niestety takich nie mam. Co ciekawego można uprawiać jeżeli chodzi o jeszcze te buraki w współrzędnie, ja chyba będę dosadzać pomiędzy nie pory ewentualnie coś innego małego. Zobaczymy też, jak wzejdą i czy będę zadowolona z tych wschodów. Bo jeżeli w jakimś elemencie nie wzejdą, to się zastanawiam, albo będę dosiewać, albo będę właśnie coś innego wsadzać pomiędzy to wszystko. Piszcie, co Wy uprawiacie współrzędnie właśnie z burakami. Jestem bardzo ciekawa, może akurat na to nie wpadłam i też Wasze pomysły pomogą mi w podjęciu decyzji. W tym odcinku to wszystko. Zachęcam do obejrzenia innych. Trzymajcie się ciepło. Cześć.